Cześć, mam witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kondi, a to jest kolejny odcinek z Cat Goes Fishing na moim kanale. W dzisiejszym materiale zakupię sobie łódkę oraz będziemy spróbowali złapać Turgeona. W poprzednim odcinku, jak dobrze pamiętam, był problem z łapaniem, już wam mówię kogo, był problem z łapaniem z Serafem, ale pomiędzy odcinkami udało mi się tego Serafa złapać, więc po prostu, jak widzicie, mam nawet 41 tysięcy na koncie, bo właśnie dzięki temu, że złapałem tego Serafa, dostałem kasę za niego oraz za zrobienie questa. No, jest to troszeczkę kasy i za tą kasę właśnie kupiłem sobie łódkę. Oczywiście, tak na początku wam dopowiem, jeśli odcinek wam się spodoba, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, bo do końca do końca roku szkolnego chciałbym wbić 1000 subskrypcji. Podajcie mnie na mojego Twitcha, twitch.com/kondi i na mojego Twittera, to jest kondicjusz. No, najważniejsze, żebyście po prostu subskrybowali ten kanał. Z góry dzięki, jeśli to zrobisz, mój drogi widzu. Więc lecimy sobie z tym Cat Goes Fishing. I tak jak wam mówiłem, chciałem złapać tego Turgeona z tym Serafem, którego nie złowiłem w poprzednim odcinku. Pomiędzy odcinkami naprawdę miałem tak duży problem, żeby go złowić, bo ta ryba była tak dziwna. Ona w pewnym momencie ruszała się tak: ciu, 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 ciu. A nagle w pewnym momencie, gdzie na przykład ją z nią tam walczyłem przez jakiś tam czas, przestała i jakby umarła, jakby już nic nie robiła w ogóle i po prostu płynęła tak po mojej żyłce i do góry i tyle. No ale przez jakiś tam czas, bo ogólnie miałem 3 próby, zerwała mi się ten Seraf, 3 razy mi się zerwał, ale za 4 próbą już mi się udało, więc no troszeczkę musiałem tutaj pograć, żeby udało mi się to zrobić, no i kurtka wodna wreszcie się udało. No i tak jak wam mówiłem, mam na swoim koncie 41 tysięcy i dzięki temu, że to wygrałem, znaczy dzięki temu, że zrobiłem tego questa, odblokowałem sobie tutaj, znaczy łódkę już miałem odblokowaną, tylko po prostu mam tyle pieniędzy, więc sobie tą łódkę zaraz kupię, ale również sobie odblokowałem, wędkę miałem, ale wędkę mogę sobie kupić tą już lepszą, tą za 35 tysięcy, tylko że ta wędka ma dobry wyrzut ma, tylko że jest słabsza, ale ma lepszy kołowrotek, więc no to nie tak powiem wam optymalnie. Zobaczymy, jak ona będzie tutaj sobie, jak będzie sprawować się ta nowa wędka, jeśli uda mi się ją w ogóle dzisiaj zakupić, bo to też będzie problem. I zdobyłem w ogóle czapeczkę, tak, bo nie wspominałem wam, ale są czapeczki właśnie w tym Cat Goes Fishing. Jedną czapeczkę już mamy na początku i ona nam daje Increases Max Active Quest by One. Quests by One. Nie rozumiem, co to znaczy, nie przetłumaczyłem sobie, ale no co, na pewno coś to oznacza, że maksymalny questy dostaje jakieś, może pieniądze dostaje więcej, jeśli posiadam tą czapkę, a tą zdobyłem sobie pomiędzy odcinkami. Cowboy Cats dostaje 75% zniżki na wszystkie rakiety, kiedy ją sobie zakupię. No, więc to jest całkiem spoko, ale ja sobie ją sprzedałem, bo ona mi jakby nie jest totalnie potrzebna, bo po co mi jest taka wędka w ogóle. Wędka, co ja mówię, takie... taka czapka. O, no, słowa mi brakowało. Dobra, ale teraz tak, wszystko się nagrywa, bo to jest najgorsze. Naprawdę, nagrywam odcinki i czasami po prostu się coś zjebie i jest słabiutko, ale widzę, że się wszystko nagrywa. W ogóle kamerka, mam nadzieję, że wam nie przeszkadza i jakbyście napiszcie w komentarzu, czy chcecie, żeby była mniejsza, bo na przykład nie mam green screena jeszcze, żeby na przykład sobie zastosować green screen i jakby co, to też nie będzie za szybko green screena, więc mam nadzieję, że taka kamerka to nie jest najgorsza opcja w tym miejscu. Dobra, ale bez tej przedłużania zbędnego lecimy sobie tutaj wyrzucić tą rybkę. Jak się ją wyrzuca? Aha. I w ogóle odblokowałem duży haczyk. Huge hook, czyli po prostu chain fish without recasting and hook most huge fish. To chyba oznacza, że jest to po prostu jakby na ryby, które... Bo na te większe ryby tylko można haczykiem złowić, więc dlatego to jest tak napisane, że to jest jakby naszyjnik dla ryb, które nie mogą... Kurde, no ciężko mi jest to przetłumaczyć. Dobra, zarzucam sobie to, bo chciałem, żebym to sobie zarzucił, cyk. I sobie spróbowałem złapać tego Turgeona. Ten Turg... O, tu są. Dobra. No i Turg... Ty paruwo. Dobra. Czasami też się zdarzają wpadki. Nie ma takiego czegoś... W życiu też tak jest, że po prostu nie ma cały czas, że wygrywasz. Czasami też musisz po prostu... przegrać albo coś, po prostu musicie zwalić. Dobra, zwalić, ale tu bez żadnych dziwnych kontekstów. Dobra, lecimy dalej. Spróbujemy, może teraz mi się uda złapać tego Turgeona. Byłbym very happy. Najgorzej, jeśli my go wybuchniemy. No właśnie, to zrobimy tak jak teraz. Wybuchliśmy. Dobra, zabierzemy sobie to, bo ta rybka jest bardzo droga i to opłacalny biznes ją złapać. Zajebiście, złapał mi się obsrany musztard fish.
Dzięki, Mustard Fish. Jesteś koks. Patrzcie, czapka. Mogę złapać? Nie mogę. Ale czekajcie, ja sobie ucieknę, żeby... Wypieprzaj. No, chcesz być zjedzony? Ale ty jesteś paprokiem. O rany. Dobra, czekajcie, ja to... Nie wiem, czy dla mnie opłacalne jest po prostu, żebym ja zarzucał to. Wiecie, o co chodzi? Dzięki. Kolejny frajer. No niestety przez to, że ja zabiłem tego turbiona, znaczy bomba go jakby troszeczkę tam draknęła, no to przez to jest po prostu... Nie mamy już możliwości go złapania, to mi się wydaje, więc dlatego sobie w tym momencie zakupimy tą łódkę. Basic boat. Cyk. No i mamy wódkę. Wódkę, co ja mówię? Łódkę! Dokładne osiągnięcie offshoring. Wy to nie widzicie, bo to wam się nie pojawia na moim OBS-ie. Czekajcie, ja tu mam w ogóle picie, napijemy się tutaj. Herbaty mam. No, troszeczkę ciepła. I w ogóle ten odcinek nagrywam przed streamem na Twitchu, więc podajcie na mojego Twitcha. Codziennie streamuję o godzinie 20-21, coś koło tego. Zapraszam serdecznie, fajna atmosfera, klimacik, dymy są, więc wbijajcie. W ogóle dzisiaj, jak nagrywam ten odcinek na dzień dzisiejszy, tak się nie mówi na dzień dzisiejszy, to jest jakiś tam pleonazm chyba, jak nie wolno mówić. Ale na dzisiaj, jak nagrywam ten odcinek, to... Jutro muszę wstać i jutro piszę testy, test teoretyczny na prawo jazdy, więc życzcie mi powiedzenia i zostawiajcie. Znaczy, tyle kiedy dodam ten odcinek, to aż będę po tych testach, więc wypowiem wam się na streamie, czy zdałem, czy nie, bo też jestem bardzo ciekawy. Dobra, płyniemy stąd, bo sprawdźmy jak z tą łódką tutaj jest. Patrzcie! Muszę sobie ją wypłynąć. You cannot selfish while you are at sea. Ty nie możesz sprzedawać ryb, kiedy jesteś out at sea, na morzu? Chyba tak to oznacza, chyba to. Tak mi się wydaje. Dzięki, kurde, Gramper, ty paruwa sekstyniska. Chodź. Czekaj, no złap się ktoś, no proszę, no. O rany. Dobra, chodź, dobra, ciebie mam. Co było napisane? Bo ja nie zauważyłem. Dobra, chodź tutaj, mamy tego pana. Zapiłem sobie go od razu tutaj. Proszę, nie bądź tutaj w żaden sposób wredny dla mnie. Dobra, fajnie. To i to. Jestem ciekawy, co będzie tam dalej na tym morzu. To jest morze. Dobra, jestem ciekawy, co będzie na tym morzu. Lecimy do góry. Bo to już będzie naprawdę bardzo daleko. No i widzimy, że tu nic nie ma takiego. I patrzcie! Co to jest? Ło! Panie Janie, gdzie ty płyniesz? Co to było? Czemu taki silny był? Seriously? Jest turgion jeden. Dobra, czyli ja już wiem, o co chodzi. To jest git miejsce, żeby tutaj sobie po prostu jakby złowić tego turgiona. Więc spróbujemy go złowić tutaj. Zarzuć się, proszę cię. Chodź, przypłyńcie, proszę cię. Dupa. Jest, mamy. Tej rybki właśnie nigdy nie złowiłem, jak mi się wydaje. Przynajmniej mi się tak wydaje. Quenfish, tak, jej jeszcze nie złowiliśmy. Albo złowiliśmy? Nie pamiętam. Nie mamy garumpa. Big Fisha i Leo Fisha, bo ponieważ my je dopiero teraz zauważyliśmy, je dopiero teraz oblokowaliśmy. Ja sobie tą rybkę sprzedam, bo mi się w ogóle nie opłaca jej... A nie, bo ja muszę ją tutaj włożyć na tą moją... tą, łajbę, co nie? Dobra, jest, dobra. Jakby się okazało, że ja ją zarzuciłem, to bym się bardzo wkurzył. Dobra, to jest fajne. Jakby co, teraz wam pokazałem, w jaki sposób możecie sobie po prostu zarzucić taką rybką, żeby ona po prostu wylądowała na was, na waszej łódce i... Po prostu, żebyście musieli się martwić o to, co... Czy zarobicie po prostu na takiej rybce. Dobra, niestety tu niszą nie mamy, bo tu jest ciężko, jakoś ciężko. Ile? 3200! Łobabyn! Ekstra, dobra, ja też się bałem, że ona wyleci. Chodźcie, tu są jakieś nowe rybki, weźmiemy sobie ciebie teraz. Sprawdzimy, ile ty jesteś warty. Ty mi się wydaje, że jesteś mniej warty. No skiter, ale to i tak to jest dobra kwota.
mi się wydaje. Jak dla mnie to jest naprawdę spoko kwota. Trochę tutaj galina, to jest galina chyba, co nie? Tak, galina albo kalina. Kid wie, ważne, że kosztuje troszeczkę kasy. Dobra, mamy tego, grumpera. I teraz mamy dobry moment, żeby po prostu sobie złowić. No, co ty robisz? Ej, Turgeona, żeby złowić. Dobra, lecimy. Lecimy co nie ludziska? Spróbujemy, bo jestem mega ciekawy, czy mi się uda. Dobra, automatycznie już coś się zrobiło. Już się zjebało! Jakim cudem! No proszę was, gro! Czemu? Czekajcie. Dobra. Wrócimy sobie na moją top, na moją wyspę, bo tam po prostu sprzedamy sobie to i zakupimy fajną rzecz. Niam, 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 pyszotka. Patrzcie, moi drodzy, sprzedamy sobie to. O, jeszcze jakiś ekstra bonus. I sobie zakupimy po prostu takie coś jak... I patrz, mam nowe te. Kupimy sobie... Bait Guarda. Bait Guard jest mega pomocny. I czy możemy coś jeszcze attract? On by the fifth of your rod special will be cast. Click the hold will casting enable shorter or more crumbs. Chciałbym to zrozumieć, ale nie zrozumiem, bo to jest już tak zbytnio bardzo rozbudowany angielski, jeśli tak to mogę powiedzieć. Normalnie coś tam bym przeczytał, w sensie dogadałbym się z kimś, jak ktoś tam jakimś tam sposobem porozumiewawczym umie gadać po angielsku, ale tam, no ja nie rozumiem, co tam jest napisane, no po prostu nie, ja nie pojmaju. Dobra, czekajcie, sprawdzam sobie, czy coś my tutaj mamy. Ej, ciebie nigdy nie widziałem jeszcze na oczy. Jest ten pet. Kurde, ale czemu ty w taki sposób się tu... Ej, dobra, czyli teraz prawdopodobnie te rybki nie będą mogły zabrać mojego bajta, co nie? Chodź. Nie chcesz? Halo, rybki, chodź, coś tutaj. Dobra, mamy. Ale troszeczkę mi będzie szkoda ciebie wyrzucać, ale dobra, niech będzie. Sprawdźmy, ile jesteś warta. Czy jesteś warta powyżej... Dobra, wow, z tym. Niech będzie. No bo co? Kto mi zabroni tak na bogatości żyć? No kto? Nikt. Halo, Turgeon. Where are you? Turgeon, can you hear me? Nie, tylko nie gadaj, że... Nie, Turgeon. Dobra. Jest, patrzcie! Mamy Turgeona, to jest chyba on! Co jest grane? Nie gadajcie. Tak, Turgeon! O, mamo, dobra. Udało się, ludziska. Teraz oby nie spadł. Dobra, udało się. Spadamy sobie na moją tratwę, na moją wyspę oczywiście, bo tutaj już niczego nie będziemy musieli zrobić. Ja ten odcinek w tym momencie będę kończył prawdopodobnie, bo to co chciałem zrobić, to zrobiłem w tym odcinku, więc ja dziękuję wam, że oglądaliście ten odcinek, że byliście ze mną. Mamy złapać rekina. Łobaby, następny odcinek to będzie hardcore totalny. Ale my w tym momencie niestety będziemy się musieli żegnać. Staliśmy 7200, no dużo. Ja wam po prostu dziękuję za oglądanie tego odcineczka. Możecie mi napisać w komentarzu, ja mam złapać rekina, bo mi się wydaje, że muszę użyć Hedgehoga, albo muszę mieć taką rybkę mniejszą, ale to jeszcze się dowiem w innym momencie, znaczy w następny odcinek się dowiem. Ja w tym momencie dziękuję wam, że byliście na tym odcinku, że wspieracie mnie, lajkujecie te filmiki, subskrybujecie mnie. Fajnie by się to robili dalej, bo to mnie naprawdę motywuje do działania. I do następnego odcinka, moi drodzy. Trzymajcie się. I na razie.